Po raz 26 Teatr Lalki Aktora w Łomży organizuje Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka. Festiwal, który jest znany, ceniony nie tylko w kraju, ale również i w Europie, a co najważniejsze, jest oczekiwany przez społeczeństwo naszego miasta i regionu. W tym roku mam taką nadzieję, że festiwal będzie zbiorem bardzo interesujących wydarzeń artystycznych, gdyż zainteresowanie uczestnictwem w naszym festiwalu było ogromne. Mieliśmy ponad 110 zgłoszeń i te zgłoszenia były z wielu krajów. Rada programowa, która funkcjonuje przy teatrze, dokonała kwalifikacji, takiej selekcji i do konkursu głównego zostały zaproszone teatry z kraju i zagranicy. W sumie 13 teatrów wystąpią w konkursie głównym. Będą to uznane teatry, te, które wcześniej były już w naszym mieście i są również te teatry, które przyjadą po raz pierwszy do Łomży. Tutaj warto dodać, że będą teatry z Niemiec, z Białorusi, z Izraela, z Grecji, z Węgier, z Włoch, z Francji, więc rzeczywiście to spektrum jest dosyć takie geograficzne, szerokie, ale co mnie najbardziej cieszy, że te propozycje, które będą tutaj przedstawione na festiwalu, są rzeczywiście takie bardzo interdyscyplinarne, dlatego że festiwal nie tylko, czy konkurs nie tylko ogranicza się do spektakli w salach widowiskowych, ale również odbywają się i spektakle na ulicy. I właśnie w tym roku jeden z teatrów, Teatr Francji, zaprezentuje spektakl konkursowy na ulicy. Bardzo się cieszę, dlatego że wychodzenie teatru w przestrzeń miejską jest czymś, co społeczeństwo bardzo lubi, a jednocześnie ja również sobie to bardzo cenię, dlatego że festiwal się rozprzestrzenia. Dodatkowo również co roku, jak co roku, organizujemy spektakle towarzyszące. No, w tym roku będą rzeczywiście chyba ciekawe takie wydarzenia, bo Teatr 8 dnia zaprezentuje swój taki sztandarowy spektakl Czas Matek. Jest to jedno z największych widowisk plenerowych w Europie. Od kilku lat bardzo mi zależało na tym, żeby ten teatr zaprosić z tym spektaklem do Łomży, bo kilka lat temu Teatr 8 dnia zagrał Arkę. Natomiast no, w tym roku pokażą ten spektakl, który jest jakby ich największym osiągnięciem plenerowym. Dodatkowo wystąpi Teatr A3, pochodzący z Michałowic, a w tej chwili ten teatr funkcjonuje na Podlasiu, w niewielkiej miejscowości na skraju Puszczy Białowieskiej w Policznej. Tradycyjnie również i łomżyński teatr się pokaże w tym roku nieco inaczej, dlatego że oprócz spektaklu repertuarowego aktorzy naszego teatru zaprezentują piosenki Bogdana Szczepańskiego, specjalnie przygotowane właśnie na festiwal. Więc tych wydarzeń artystycznych jest sporo. Cieszę się również, że jak co roku możemy ten festiwal organizować dzięki pomocy wielu instytucji, szczególnie Ministerstwa Kultury, Urzędu Miejskiego w Łomży, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, ale i sponsorzy też wnoszą bardzo taką duży wkład finansowy, aby ten festiwal odbył się w naszym mieście. Naturalnie te spektakle wszystkie będą oceniane przez jurorów, jurorzy znakomici, to są osobowości nie tylko z kraju, ale również i z zagranicy. No i mam taką nadzieję, że po raz kolejny w Łomży przez 4 dni, a więc od 12 czerwca do 15 czerwca będzie festiwal, a więc to święto teatru. Na które serdecznie zapraszam publiczność nie tylko z miasta i okolic.